Dlatego kiedy już ją zobaczymy, kiedy będzie wychodziła, kiedy będzie podążała na naszą scenę, będziemy chcieli, abyście przekazali jej naprawdę mega pozytywną energię waszymi brawami i waszymi oklaskami, brawami, krzykami. Możecie robić tak naprawdę wszystko. Jak już zresztą wcześniej wspomniałem, część oficjalna odbywa się na naszej scenie, ale tak naprawdę spotkanie to zorganizowane zostało z myślą o mieszkańcach Koszalina, a ja już tam widzę samochód z podobizną Małgorzaty Hołub-Kowalik, a więc jest już wśród nas, jest już z nami, a więc za kilka chwil, kiedy wysiądzie z samochodu, powitamy ją. Ale cóż, Koszalin, wielkie brawa! Koszalin, witamy naszą mistrzynię przed nami, Małgorzata Hołub-Kowalik! No i wszyscy, Małgosia! A więc jest z nami nasza mistrzyni. A więc drodzy państwo, drodzy mieszkańcy Koszalina, jeszcze raz witamy w naszym mieście mistrzyni, wicemistrzyni olimpijska Małgorzata Hołub-Kowalik. Szanowni państwo, skoro witamy ją w mieście Koszalinie, zapraszam do nas prezydenta miasta Koszalina, pana Piotra Jedlińskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Jana Kuriatę. No i jak widzimy, panowie nie przyszli z pustymi rękoma. Jak widzimy, no właśnie, coś tutaj jest, a więc panie prezydencie. Dziękuję bardzo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jak sztafeta biegała, to nie było czasu na emocje, bo myśmy drżeli, patrzyli, czy wszystko pójdzie dobrze, czy zmiana wyjdzie, czy Małgosia dobiegnie do tych ostatnich centymetrów, żeby wyjść jak najdalej, żeby koleżanki pobiegły dalej, żeby pobiegły po... najpierw kwalifikacja, a potem, żeby pobiegły po srebro. Tak samo było przy... a raczej wcześniej było przy sztafecie mieszanej. Małgosia wspaniale pobiegła w eliminacjach, a później zdobyliśmy złoto. Złoto zdobyła cała drużyna. To nie jest tak, że biegnie ta czwórka. Biegnie cała drużyna, bo to jest ta atmosfera, która buduje tych czterech, którzy wychodzą na te niecałe 40 sekund i biegną. I zdobywają największe medale. Zdobywają złoto, zdobywają srebro. Dziś miał być z nami tutaj Marian Tałaj, olimpijczyk, który czekał na swojego następcę, a raczej następczynię, jak się okazało, przez niemal 40 lat, bo mieliśmy brązowy medal. Teraz Koszalin ma całe pudło olimpijskie. Małgosiu, gratulacje! Drodzy państwo, wszyscy razem! Małgosia! A więc, szanowni państwo, jak widzimy, w imieniu mieszkańców całego miasta prezydent Piotr Jedliński wręcza Małgorzacie Hołub-Kowalik pamiątkowy bukiet kwiatów oraz nagrodę dla Małgorzaty Hołub-Kowalik, dwukrotnej medalistki olimpijskiej z Tokio. Nagroda w wysokości 25 tysięcy złotych. Na teraz poprosimy o zabranie głosu przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Jana Kuriatę. Proszę państwa, to są te rzadkie chwile przyjemności, że akurat ja mam to szczęście, żeby w imieniu koleżanek i kolegów radnych złożyć najserdeczniejsze życzenia Małgosi, w końcu naszej koleżance, która pełniła przez krótki co prawda czas, ale jednak mandat radnej w Koszalinie. Potem okazało się, że obowiązki sportowe jednak są ważniejsze. Jak bardzo się cieszę, Małgosiu, że stoimy tutaj razem, ale przecież są inni olimpijczycy też w Koszalinie. Pamiętajmy, tu był przywołany Marian Tałaj, ale był przecież Leszek Doliński. Są też nasi wspaniali paraolimpijczycy, którzy za chwilę polecą do Tokio, żeby zdobywać, mam nadzieję, kolejne medale dla Polski. Będziemy za nich wszystkich bardzo mocno trzymać kciuki. Droga Małgosiu, życzę, aby te sukcesy sportowe były inspiracją dla nas wszystkich. Dla nas starszych, wylegujących się przed telewizorami, czy gdzieś tam przesiadujących wśród gości. I dla młodych, którzy spędzają czas w pubach, zamiast tak jak ty, biegać, uprawiać sport, ćwiczyć. Bardzo serdecznie składam gratulacje w imieniu całej Rady Miejskiej, w imieniu nas wszystkich, myślę, tych, którzy chcieliby dzisiaj się z nami zamienić i być tutaj, żeby złożyć ci życzenia. Wszystkiego najlepszego.
Drodzy Państwo, krzyknijmy razem Małgosia, Małgosia i Małgosia. A więc, drodzy Państwo, no tak, to w imieniu oczywiście mieszkańców nas wszystkich, ale uwaga, drodzy Państwo, bowiem Małgorzata będzie do Państwa dyspozycji, a więc panowie mają tę przyjemność, by być na początku razem z nami, ale Małgorzata pojawi się, Małgorzata się pojawi wśród Was, ale droga Gosiu, aha, odkładamy, odłożymy na razie wszystko, nagrodę finansową to ja już sobie wezmę. Okej, kwiatuszki to już tutaj oddamy Jarkowi, a więc droga Gosiu, ponieważ przygotowaliśmy też taki moment dość oficjalny, abyśmy na rynku staromiejskim w Koszalinie poczuli się niczym na Igrzyskach Olimpijskich. Zresztą ja nie mogę dotykać, jest złoto, jest srebro, jest naprawdę fantastyczny rezultat Małgorzaty Hołub-Kowalik, której, wiecie co? Ale to zaraz, bo teraz musi być oficjalnie, dlatego szanowni Państwo, niczym na Igrzyskach Olimpijskich, proszę bardzo, ściągnięcie czapeczek z głów, bowiem teraz odśpiewamy w Koszalinie wspólnie nie 100 lat, jak niektórzy z Państwa myślą, ale hymn Polski Mazurka Dąbrowskiego, tak by Małgorzata w swoim mieście poczuła się niczym podczas największych imprez sportowych. A więc czapki z głów. Odśpiewajmy wspólnie dwie zwrotki hymnu narodowego. Flaga za moment pojawi się na naszym telebimie. Szanowni Państwo, teraz, no właśnie, teraz czas, aby Gosia zabrała głos, ale zanim to nastąpi, jest taka jedna piosenka, którą zaśpiewamy z całych sił specjalnie dla niej, aby żyła, aby biegała, aby robiła to, co kocha 100 lat, 100 lat. A więc droga Małgorzato, nie pozostaje mi nic innego jak prosić Ciebie, droga nasza mistrzyni, wicemistrzyni olimpijska, o to byś zabrała głos. No i chyba czujesz się teraz naprawdę niesamowicie w swoim mieście w Koszalinie. Dzień dobry. Ja na razie jeszcze nie dowierzam, co tutaj się dzieje. Przed przyjściem tutaj śmieliśmy się z mężem. Mąż powiedział, że będzie powitanie, więc mówię, to pewnie powita mnie mąż, rodzina, więc mówię, pewnie przyjdą ze 3 osoby. A to, co się tutaj dzieje, to naprawdę przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Naprawdę bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Jestem wzruszona. Przepraszam, mogę się popłakać. Także bardzo Państwu dziękuję. Oczywiście w tym miejscu, nie byłoby mnie w tym miejscu, gdyby nie mój trener, który spędził ze mną prawie 18 lat, więc można powiedzieć, że nasza współpraca już jest prawie pełnoletnia. Od samego początku
nigdy nie mówił, że stać mnie na medal olimpijski. Powiedział, że no może jakiś medal z Mistrzostw Polski, a jednak tutaj niespodzianka, jest medal olimpijski, czyli spełnienie marzeń każdego sportowca. Ja też nigdy nie wierzyłam, że taki medal mogę zdobyć, mogę przywieźć, chociaż wyjeżdżając do Tokio po cichutku liczyłyśmy z dziewczynami, że zdobędziemy brązowy medal. A tu udało się zdobyć nie dość, że złoty, to jeszcze srebrny, więc dwa medale. Zawsze pan Marian Tałaj mi mówił: Gosia, no zdobądź w końcu ten medal, ileż mogę chodzić sam na te wszystkie spotkania dla olimpijczyków. I chyba mogę powiedzieć, że no, zadanie zostało wykonane, teraz będziemy chodzić na te wszystkie spotkania wspólnie. Chciałabym jeszcze oczywiście podziękować mojej rodzinie za wsparcie w tych dobrych chwilach, ale tych trudniejszych, ale i oczywiście wam, kibicom, bo naprawdę dostałam ogrom wiadomości z gratulacjami wspierających, także naprawdę bardzo, bardzo serdecznie państwu dziękuję. No i myślę, że jestem przykładem dla tych młodszych, że nie tylko osoby z wielkiego miasta mogą osiągać sukcesy, ale w Koszalinie, jeśli się ciężko pracuje, czy też w innych miejscowościach, nawet mniejszych, można ten sukces osiągnąć i jak się bardzo czegoś chce i bardzo o czymś marzy, to się spełnia. Także mam nadzieję, że to jest dopiero początek jakiejś sportowej i olimpijskiej drogi i mamy nadzieję, że w Koszalinie będzie jeszcze wielu olimpijczyków, więc panie prezydencie, liczymy na renowację tartanu. No i cóż mi pozostało, naprawdę jestem wzruszona, bardzo, bardzo serdecznie państwu dziękuję i już niedługo ruszają Igrzyska Paraolimpijskie, będziemy mieć wielu reprezentantów z Koszalina, także bardzo proszę w ich imieniu o trzymanie kciuków, bo to naprawdę pomaga. Dziękuję. Małgorzata Wołkowalik, wielkie brawa dla naszej mistrzyni i wicemistrzyni, a więc jeszcze raz Korczani, wszyscy razem, Małgosia! 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 No i właśnie, Małgosiu, jakie plany przed tobą? No właśnie, za 3 lata kolejne Igrzyska Olimpijskie, no i tak sobie zadajemy pytanie, czy będziesz? Czy będą kolejne medale? Czy będziesz dalej walczyła? Czy coś tam się poprzestawiało? I tak jak niektórzy sportowcy mówią, ja już kończę, a potem jednak wracają. Ty chyba nie kończysz. Ja od początku mówiłam, że po Tokio kończę, po czym zdobyłam 2 medale i mówię, jeszcze nie kończę. A więc jeszcze nie kończy i mamy informację z pierwszej ręki! No to moi drodzy, mówiła, że kończy po Tokio, ale właśnie z tymi krążkami na szyi pewne jest jedno, że skończyć nie można, czyli trzymamy cię za olimpijskie słowo. Szanowni Państwo, tyle jeśli chodzi o naszą część oficjalną na naszej scenie, bowiem wiemy, że Państwo bardzo, ale to bardzo chcecie, by Małgosia była do Waszej dyspozycji. Małgosia, no tak... Podpytywałem twoich menedżerów, czy tam wyjdziesz do ludzi zrobić sobie zdjęcia, oni tak myśleli, no tak, no przyjdzie tam kilka osób, porobimy sobie zdjęcia i spadamy, także... Miało być 3 osoby, więc myślę, że dam radę, ale tutaj jest troszkę więcej, ale myślę, że podoba. No właśnie, miały być 3 osoby, bo to miała być rodzina, mieli być bliscy, ale tak się stało, że cały Koszalin to jedna wielka rodzina, no i przyszło bardzo wielu mieszkańców. Czy chcecie spotkać się z Gosią? Wiedziałem, że na pewno chcecie. Naprawdę fajny moment. Gosia już idzie. Tutaj widzimy stare dane. A my jeszcze raz za mocą. Dziękuję. My biegłyśmy z tobą. Tak, a ja wiem. Maria cały czas cię wspiera. Dziękuję. Przepraszam.
No dobrze, to grupą, ale się ustawić w jednym miejscu. Od wyjść, co mi zaczynamy. Tak to będzie szło. Możemy sobie zrobić? Chodź, dwa kroki w tył i nie będziemy prosić. Nie wciskamy się na siłę. Tutaj lewa strona. Lewa strona, lewa strona. Dwa kroki do tyłu, wszyscy proszę. La 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 la